Dzień dobry, jak cześć i czołem. Galokuero z tej strony w kolejnym odcinku nie innego tytułu jak Gothic. W odcinku tym ruszymy do nowego obozu, wprost do magów wody. A dlaczego? A to dlatego, że będziemy tutaj oddawać nasze kamienie ogniskujące, które oczywiście zdobyliśmy, aby wiadomo tam wysadzić w powietrze bariery i tak dalej, etc. Może użyjemy sobie tutaj tej mikstury szybkości, żeby troszeczkę ten cały proces przyspieszyć, bo jak tak będziemy biegać takim truchcikiem, to nie dojdziemy tam za milion lat. A przy okazji warto wykorzystywać to, co żeśmy tutaj zdobyli. Okej, wiadomo jak sytuacja wygląda. Już jesteśmy u skraju powodzenia misji i wizji magów o wody, ale niedługo się przekonamy, że niestety nie jest tak kolorowo, jakbyśmy tego chcieli. O Jezu. Mamy krwiopijce. O, tam mamy jakieś ścierwojady w ogóle. Dużo ścierwojadów. To za skok. I kolejny poziom. No, trafisz go dzisiaj? To jest. No, coś się, nie wiem, zbugowało, zwiesiło. Dobra, i kretoszczur. O, nawet trafiłem za pierwszym razem. Super. To nie było zbyt mądre. Ech, co tu jest mądre czasem. Dobra, myślę, że tutaj też możemy sobie wykorzystać kolejną tą miksturę. Przelecimy się troszeczkę szybciej do magów wody. To jest szczęście, że nic nas tutaj po drodze nieprzyjemnego nie spotka. No bo w końcu mamy zbroję strażnika starego obozu i nijak to nie pasuje tutaj do najemników z nowego obozu. No już jesteśmy prawie na miejscu. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. No i pięknie. Jesteśmy. Wow, jaki skok. Znalazłem kamień ogniskujący w kanionie troli. Na dobry początek wystarczy. Nieźle sobie radzisz. Musisz jeszcze odnaleźć trzy pozostałe kamienie. Ruszaj w drogę. Nie zostało nam zbyt wiele czasu. Znalazłem kamień ogniskujący w górskiej fortecy. Świetnie. To już drugi kamień, który nam przynosisz. Jesteśmy już znacznie bliżej naszego celu. Nie ustawaj w wysiłkach. Potrzebujemy jeszcze dwóch kamieni ogniskujących. Znalazłem kamień ogniskujący w ruinach starego klasztoru. Spotkałem tam Gorna, tego najemnika. Pomógł mi w poszukiwaniach. Niesamowite. Mamy już cztery kamienie ogniskujące. Brakuje jeszcze tylko jednego. Oddałeś naszej społeczności nieocenione usługi. Jeśli uda ci się odnaleźć ostatni z kamieni, wkrótce będziemy znów na wolności. I oto on. Znalazłem kamień ogniskujący pod kamiennym kręgiem. Wspaniale. Mamy już wszystkie pięć kamieni. Nie wiem, jak będziemy ci się mogli odwdzięczyć. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Pójdź teraz do Riordiana. On da ci chociaż skromną namiastkę nagrody za twoje wysiłki. Porozmawiaj również z Kronosem, strażnikiem Rudy. Od niego dostaniesz kolejny wyraz naszej wdzięczności. Czy możecie teraz przystąpić do detonacji kopca Rudy? Mamy już wszystkie artefakty niezbędne do wprowadzenia naszego planu w życie. Ale barierę utworzyło 12 magów. W całym kręgu wody nie ma dość mistrzów magii, by zapanować nad tak ogromną ilością energii.
nie mówiąc już o jej odpowiednim ukierunkowaniu. I co teraz zrobimy? Wiem, ile już zrobiłeś dla naszej społeczności. Wszyscy jesteśmy twoimi dłużnikami. Ale w interesie wszystkich mieszkańców kolonii muszę cię poprosić o jeszcze jedną przysługę. Jeszcze jedną przysługę? Tak. Musisz iść do starego obozu i przekonać do naszej sprawy kilku magów ognia. Magów ognia? Myślisz, że zechcą przyłączyć się do was i zrezygnować ze swego wygodnego życia? Przecież upadek bariery pozbawi ich uprzywilejowanej pozycji. Właśnie dlatego to ty musisz podjąć się tego zadania. Znasz ludzi ze wszystkich obozów w całej kolonii. Przypomnij magom ognia stare czasy, kiedy wspólnie studiowaliśmy sztuki magiczne. No dobrze. Spróbuję jakoś przekonać magów ognia, ale nic nie obiecuję. Obawiam się, że to zadanie jest z góry skazane na niepowodzenie. Musisz chociaż spróbować. Jeśli ci się nie powiedzie, jest już tylko jeden. Tylko jeden. Jeden co? Nieważne. Musi ci się udać. Weź tę magiczną runę jako znak naszego zaufania. Pokażesz ją Koristo, arcymistrzowi magów ognia. Dzięki jej pomocy będziesz mógł przeteleportować się do tej komnaty, nie przechodząc przez posterunki straży. Mam nadzieję, że to przekona naszych dawnych przyjaciół o szczerości naszych intencji. Obyś wrócił cały i zdrowy. Rozdział 4. Xardas. Aj tak, Xardas bardzo ciekawa postać. Dobra, zrobię sobie tutaj szybki zapis. I teraz mam udać się do Riordiana. Jest i on. Witaj. Witam ja ciebie. Przysyła mnie Saturas. Ach, chodź bliżej. Już mi o wszystkim doniesiono. Proszę, weź to. Znajdziesz tu najróżniejsze wywary. Teraz możesz już ruszać na poszukiwanie kamieni ogniskujących. Jesteś naszą jedyną nadzieją. Saturas powiedział, że masz dla mnie nagrodę. Ach, chodź, chodź. Nasz przywódca opowiedział mi o twoich bohaterskich czynach. Cały nasz obóz, ach co ja mówię, cała kolonia powinna ci być dozgonnie wdzięczna. Przyjmij tę skromną nagrodę w uznaniu twoich zasług. Pokaż mi, co masz... Dobra, nowy rozdział, więc nowe mikstury. Ło, ale nie widzę, żebyś miał cokolwiek ciekawego. Ogółem zawsze wydawało mi się, że magowie ognia byli tacy bardziej nieprzyjaźni niż magowie wody. Tutaj widzicie... Mówi nam, chodź, już słyszeliśmy, proszę cię bardzo, to jest nagroda dla ciebie, dziękujemy ci. A magowie ognia to tacy... No, nie będę tego komentował. Dobra, w każdym bądź razie mamy udać się do starego obozu. Każdy weteran Gotika dobrze wie, czym to się skończy. W każdym bądź razie nieważne. Próbujmy tutaj... porozmawiać z Kronosem, ale najpierw jeszcze Wilka odwiedzę, żeby zobaczyć, co on tam ma w ekwipunku ciekawego. Witaj! No witam ja ciebie. Potrzebuję lepszy... Nie mogę ci... A no tak, w sumie racja, przecież... Zajmuję... Skupuję... No dobra, ale czy ty... Ło, ile ty masz rudy, członiu! Dawaj to. Dawaj to i pokaż, co masz tutaj jeszcze. No, ale widzę, że nie masz niczego ciekawego. Dobra, ja ci mogę dać jakieś tutaj amulety, pierścienie, jakbyś chciał. No jeszcze trochę tutaj, nie wiem, chociażby to. Masz, dostaniesz w bonusie jeszcze to. No i superowo. Ja tu widziałem w ogóle, że mam jakieś miksturki. Premia do zręczności, przyda się. Premia do punktów życia, przyda się. Premia do many, premia do siły i zręczności i premia do siły. No i teraz to my możemy żyć. Dobra, Kronos, dawaj nagrodę. Witaj. No witam ja ciebie. Saturas powiedział, że masz dla mnie nagrodę. Jako strażnik rudy chciałbym podarować ci część naszego urobku jako nagrodę za zasługi dla nowego obozu. Mam nadzieję, że zrobisz z tej rudy równie dobry użytek jak my. Zdetonuję ją dla żartów. No dobra, w każdym bądź razie, jak widać, Kronos tutaj podarował nam rudę. Trochę bezsensowna nagroda, powiem wam szczerze, bo skoro oni zbierają tą rudę, żeby zdetonować i nagle tak od tak 1000 zdaje jako nagrodę, no to nie wiem, dziwne to dla mnie.
Lee. Kiedyś wiodłem całkiem inne życie. Byłem jednym z najlepszych generałów tego królestwa. Całe życie spędziłem broniąc ojczyzny przed wrogiem. Ale szlachta patrzyła na mnie niechętnie, bo król wysoko cenił sobie moje rady. Te łotry wiedziały, że mogę pokrzyżować ich plany. Byłem zbyt pewny siebie i nie zauważyłem sideł, które na mnie zastawili. Aby mnie usunąć, posłużyli się królewską żoną. Posądzono mnie o jej zamordowanie. Robar nie miał innego wyboru. Od szubienicy uratowało mnie tylko wiele lat przykładnej służby. W ten sposób trafiłem tutaj. Ale pewnego dnia odzyskam wolność, a wtedy nadejdzie czas zemsty. Zemszczę się. Dobrze, rozumiem, Lee. Nie przejmuj się. Wszystko będzie w porządku, naprawdę. Mogę przejść? Możesz, możesz, ale uspokój się. Buzi, buzi, mua, mua. Cześć. No i dobra. Teraz... O Jezu, przepraszam. Przepraszam najmocniej. Teraz lecimy oczywiście do starego łobozu. Czekajcie, tylko muszę sobie tutaj miksturkę wypić. No i dzida. Myślałem, że... Zawsze to samo. Powiem wam, że tutaj w sumie takie... Taka wiecie, tak mi się teraz pokojarzyło w Gothiku, to tak jak normalnie Alliance i Horde. Stary obóz, Horda, bo czerwono-czarne. Alliance, biało-niebieskie. Czyli nowy obóz. No właśnie, bo jest nowy rozdział w ogóle. Może jakieś nowe potworki tu będą? Nie, chyba nie. No i w ogóle co jest najlepsze, to no jak zawsze naparzają się dwie strony konfliktu. I jeszcze między nich wchodzą orkowie, nie? Bardzo, bardzo fajnie jest zrobiona ta gra. Szkoda, że gdzieś tam tego fenomenu nie kontynuowali za bardzo. Tylko skończyli na... No, tragicznej Arkanii. Znaczy, osobiście grałem na Arkanii na PlayStation 4 i powiem szczerze, że... No, szczytem marzeń to ta gra nie jest. Taki typowy, zbugowany, liniowy tytuł. Ale całkiem przyjemnie mi się go przeszło. Nie bój się, człowieku. Chodź no tutaj. Wszystko w porządku? Ukrywam się. Mam już dość machlojek strażników, ale zabrałem kilka niezłych cacek ze zbrojowni. Gdybyś potrzebował broni, zgłoś się do mnie. Pokaż, co tam masz. Skubany, no. Bonus do siły i do zręczności aż 20. No, powiem szczerze, że kusi. Ale broni niestety w sumie nie ma lepszej. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jeśli masz dość rudy, A czemu ja się mogę na nowo uczyć kuszy? Dziwne. No dobra, mniejsza z tym. W ogóle fajny miecz masz, Skorpion. Wszystko mogę mu wziąć. Ostrze najemnika. No cóż, muszę przyznać, że tutaj się wzbogaciłem niemiłosiernie. Wiecie, nie będzie to za bardzo mu potrzebne, nie? Okej. Ci strażnicy pewnie nas zaatakują. Tak. No niestety jesteśmy banitami w nowym obozie. W starym obozie. Ile razy ja się jeszcze pomylę? No cóż, takie nastały czasy. Ale skoro takie rzeczy się dzieją, że mogę na przykład jeszcze raz się nauczyć, powiedzmy, posługiwania kuszą, to być może właśnie dlatego nie można zdobyć ciężkiej zbroi, bo
przy każdym nowym rozdziale tak jakby resetuje nam tą możliwość i niektóre rzeczy się bugują, w związku z czym nie założymy ciężkiej zbroi, bo nie jesteśmy tak jakby niby odpowiednio wyszkoleni. I gdyby przed tym rozdziałem, w którym zostajemy wygnani ze starego obozu, gdybyśmy się nauczyli wszystkiego, tak jakby, na perfekto, to wtedy byśmy może dostali tą ciężką zbroję. Hej, bądź cicho. Cześć, Diego. Co ma znaczyć ta cała zabawa w chowanego? Nic nie słyszałeś? O czym? O zawaleniu się starej kopalni? Zamordowaniu magów ognia? I planach ataku na wolną kopalnię? Co? O czym ty mówisz? Jak mogło dojść do zawalenia się kopalni? Jeden z kopaczy, któremu udało się uratować, powiedział, że kopiąc na najniższym poziomie, trafili na podziemną rzekę. Kiedy woda wdarła się do szybów, popękały podpory i runęła cała górna część. Tylko garstce ludzi udało się wydostać na powierzchnię. Co się stało z magami ognia? To długa historia. Opowiadaj, to nie pierwsza długa historia, której musiałem wysłuchać. No dobra. Na szczęście byłem właśnie w siedzibie magnatów, kiedy dotarły do nich wieści o zawaleniu się kopalni. Kiedy Gomez dowiedział się o wypadku, oszalał z wściekłości. Wcale mu się nie dziwię. Jego autorytet mógł runąć w każdej chwili razem z kopalnią. Jasne. Kto kontroluje rudę, kontroluje całą kolonię. No właśnie. Przecież bez stałego napływu rudy handel ze światem zewnętrznym padnie raz dwa. Jeśli Gomez nie znajdzie szybko nowego źródła dochodu, ludzie przestaną go słuchać. I dlatego postanowił najechać wolną kopalnię? Cóż, obiektywnie rzecz biorąc, to jedyna szansa Gomeza na zachowanie władzy. 2 godziny temu 2 tuziny strażników wyruszyły w kierunku wolnej kopalni. Ale co stało się z magami ognia? Koristo i jego towarzysze byli jedynymi ludźmi w obozie, którzy zachowali zimną krew. Zabronili przeprowadzenia ataku i domagali się pertraktacji z pozostałymi obozami. Zabronili Gomezowi przeprowadzenia ataku na wolną kopalnię? No właśnie. Koristo i jego ludzie byli zbyt zadufani w sobie. Gomez przestał im ufać i kazał ich zdradziecko zamordować. I co teraz zamierzacie zrobić? To znaczy ty i Milton? Zostaniemy tu jeszcze przez jakiś czas. Będziemy ostrzegali innych przyjaciół, żeby nie wpadli w łapy strażników. Ale mógłbyś coś dla nas zrobić. Nie ma sprawy. O co chodzi? Znajdź Lestera i Gorna. Muszą się dowiedzieć o tym, co się tutaj wydarzyło. Powiedz im, że spotkamy się we czwórkę tam, gdzie zwykle. Jeśli znajdę ich przed tobą, przekażę im ostrzeżenie i wezwanie na spotkanie. Dzięki, przyjacielu. Widzę, że równy z ciebie gość. Idź już. Jeszcze się kiedyś spotkamy. Widziałem strażników pilnujących zamkniętych bram. Trzymaj się z dala od nich. Zaatakują każdego, kto spróbuje dostać się do obozu. Obawiają się odwetu za napad na wolną kopalnię. To szaleństwo. Muszę uprzedzić nowy obóz. W takim razie lepiej się pośpiesz. Strażnicy są już pewnie niedaleko wolnej kopalni. Ale przecież nie przedrą się tak łatwo przez obronne fortyfikacje nowego obozu. Wcale nie muszą się przez nie przedzierać. Kilka miesięcy temu znaleźliśmy ścieżkę, która prowadzi przez góry wprost do wolnej kopalni. Nikt inny nie wie o jej istnieniu. Trzymaj się. No Milton gdzie jest? Miltona to ja tu nie widzę. O, 4 strażników, 5. Dobra, spróbujemy może ich pokonać, co? No proszę, toż to nasz zdrajca. A my cię uważaliśmy za jednego z nas. Zaraz, o czym ty mówisz, Bloodwin? Spiknąłeś się z nowym obozem, tak? Nie, czekaj, ja dalej... Co, myślałeś, że damy się tak łatwo wykiwać, he? Przestań gadać od rzeczy. Zdrajcy tacy jak ty zasługują tylko na śmierć. Giń! O Jezus Maria, nie tak to miało wyglądać.
Dobra, ja tutaj może sobie to wezmę też i uleczę się tak do 100%. Dobra. No proszę. Zaraz. Nie. Co my? Przestań gadać. Zdrajgi. Ajajaj. No niby da radę ich zabić, powiem wam szczerze. Ale raczej nie mam się czym wzbogacić, tak jakby. Spokojnie. Odłóż tę cholerną broń. Jest w porządku. Dobra. I po was, panowie. Nawet nie zdążę. No i pozamiatane. Widzieliście, właśnie do tego zdolny jest bezimienny. Bladwin w ogóle bez niczego całkowicie był. Też ciekawie. No i spoko. Co prawda niewiele brakowało, żebyśmy tutaj ucierpieli i tak dalej. Ale jednak mimo wszystko skończyło się to dla nas w miarę bezpiecznie. Okej, jak tu sytuacja wygląda? My musimy w takim wypadku udać się do nowego obozu. Dobra. No właśnie, musimy zdać Saturasowi raport. Do tego użyjemy sobie oczywiście tej runy. Cieszę się, że wróciłeś. Stało się coś strasznego. Niech zgadnę. Wolna kopalnia została zaatakowana przez strażników ze starego obozu, którzy niespodziewanie wyrośli jak spod ziemi. Zaraz. Jak? Ależ oczywiście. Dowiedziałeś się o tym w starym obozie. Gorn zjawił się tutaj tuż przed tobą. Co mogło skłonić Gomeza do podjęcia tak drastycznych działań? Przecież musiał zdawać sobie sprawę, że ten napad stanowi wypowiedzenie wojny. Stara kopalnia została zalana przez podziemną rzekę. Zalana? Naturalnie. Teraz zaczynam rozumieć. Gomez został przyparty do muru. Jest teraz jeszcze groźniejszy niż kiedyś. Nie ma nic do stracenia, więc stał się całkowicie nieobliczalny. Gomez wymordował wszystkich magów ognia. Wymordował? Na Beliara? Czemu miałby zrobić coś takiego? Magowie sprzeciwili się atakowi na wolną kopalnię, a tym samym stanęli Gomezowi na drodze. Zatem jesteśmy zgubieni. Bez pomocy pozostałych 6 magów nie uda się nam zapanować nad energią wyzwoloną podczas detonacji kopca. Mimo wszystko dziękuję ci za dostarczenie tych przykrych wieści. Wróg już nas nie zaskoczy. Wygnano mnie ze starego obozu za to, że wam pomogłem. Nie należysz już do starego obozu? Zatem witaj w naszej społeczności. Czy to oznacza, że zostanę przyjęty w poczet najemników? Porozmawiaj z Lee. On się tobą zajmie. Ale potem zajrzyj koniecznie do mnie. Kiedy wysyłałeś mnie do magów ognia, wspomniałeś coś o jeszcze jednym. Cóż, miałem nadzieję, że obejdziemy się bez jego pomocy, ale w świetle ostatnich wydarzeń... O kim mówisz? No dobrze, już dobrze. Wiele lat temu... Wolałbym wersję skróconą, jeśli łaska. Bądź cierpliwy. Cóż, kiedy tworzyliśmy magiczną barierę, nadzorował nas jeszcze jeden, 13 mag. 13 mag? Według legendy miało was być tylko 12. Niewielu z żyjących pamięta dokładnie wydarzenia tamtych dni, a my, magowie, woleliśmy nie odświeżać im niepotrzebnie pamięci. Ten 13 mag był naszym przywódcą. Oczywiście działo się to jeszcze przed podziałem na kręgi wody i ognia. Tuż po założeniu starego obozu, a wtedy był to jeszcze jedyny obóz w kolonii, ów mag postanowił wieść życie samotnika.
Jak ma na imię ten 13 mag? Nazywał się Xardas. Dzisiaj już tylko garstka ludzi pamięta o jego istnieniu. Ale ci, którzy go znali, nazywali go po prostu nekromantą. Dlaczego opuścił stary obóz? Xardas chciał kontynuować swe badania nad przyzywaniem ożywieńców i istot z innych wymiarów. Nie tylko Gomez zaczął się tym niepokoić. Pozostali magowie również krzywo patrzyli na niego i jego plugawe badania. I co się z nim stało? W odróżnieniu od Gomeza, Xardas nie był rzeźnikiem i wolał uniknąć otwartego konfliktu. Pewnego dnia opuścił obóz. Wiesz może, gdzie podziewa się teraz ten 13 mag? Żyje w odosobnieniu, w swej wieży, gdzieś na terytoriach kontrolowanych przez orków. To chyba najdalej wysunięty na południe punkt całej kolonii. Spróbuję dotrzeć do tego Xardasa i poproszę go o pomoc. Tylko on jeden może nas teraz uratować. A gdyby nawet on nie wiedział, jak nas stąd wydostać, albo nie zechciał nam pomóc... Będzie i zechce. Jest jednak inny problem. Mianowicie? Cóż, przez te wszystkie lata kilkakrotnie próbowaliśmy nawiązać z Xardasem jakiś kontakt. Ale wygląda na to, że nie życzy sobie, żeby mu przeszkadzano. Co chcesz przez to powiedzieć? Żaden z wysłanych przez nas posłańców nie wrócił z jego wieży. Musisz znaleźć jakiś sposób, aby przedrzeć się przez strażników Xardasa. Widzę, że szykuje się nie lada wyprawa. Jak mogę przedostać się do Xardasa? Niestety, nie mam żadnego pomysłu. Radziłbym ci jednak rozejrzeć się trochę w naszej bibliotece. Może w którejś ze starych ksiąg odnajdziesz jakieś wskazówki co do mocnych i słabych stron istot przywołanych magicznie. W takim razie pójdę rozejrzeć się trochę po bibliotece. Nie obawiaj się, niedługo wrócę. Obyś wrócił cały i zdrowy. Witaj! Spotkałem Diego i Miltena przed starym obozem. To dobra wiadomość. Mają się spotkać z tobą i z Lesterem w zwykłym miejscu. Dzięki. W dzisiejszych czasach nie ma nic cenniejszego niż kilku oddanych przyjaciół. Jesteś już prawie jednym z nas. Udowodniłeś, że można na tobie polegać. Co zamierzasz robić dalej? Musimy zmienić całą naszą strategię obrony. Co on robi? To trochę potrwa. Dopóki Lee nie zdoła przeorganizować swoich oddziałów, dołączę do prowizorycznej straży Korda. Przygotowujecie się do kontrataku? Jeszcze nie, ale wkrótce na pewno to zrobimy. Gdybyś mnie kiedyś potrzebował, zacznij tutaj i idź w stronę kopalni. Będę tam stał na straży. Coś ten Saturas mnie trochę przeraził przez chwilę. Czemu się tak wydarzyło dziwnie? Nieważne, idziemy do Lee. Lee, przyjacielu. Witaj. Wyrzucono mnie ze starego obozu. Chciałbym do was dołączyć. Nasz obóz wiele ci zawdzięcza. Przydałby mi się ktoś taki jak ty. Przejdźmy od razu do rzeczy. Witaj w nowym obozie, najemniku. Weź tę zbroję. Dobrze, że mamy cię teraz po naszej stronie. Okej, okay, broń wręcznie możemy je nauczyć. Najpierw musisz sobie na nią zasłużyć. Poza tym, taka rzecz nie jest tania. Ciężki pancerz i pancerz. Chciałbym dostać ciężką zbroję. Ten pancerz to prawdziwe dzieło sztuki. Lepszego nie znajdziesz po tej stronie bariery. Możesz mi wierzyć, wart jest każdej bryłki. No i superowo. Teraz tak. Co myślisz o całej tej sprawie z kopalnią? Tym razem posunęli się za daleko. Jeszcze tego pożałują. Okej. Okay. I czy możesz mnie czegoś nauczyć? Mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pomóc Zwiększyć siłę i zręczność, czyli typowe takie atrybuty w sumie. Okej, okay. Mamy tutaj ciężki pancerz najemnika, który jest oczywiście lepszy. Okej, okay. Dobra, to jeszcze do wilka teraz podejdę, bo pamiętam, że on tutaj mógł ze mną handlować. I wtedy... Teraz akurat Larys go nie zabije. Albo tam Lee, nie wiem do kogo on tam należy. Ale chyba do szkodników, skoro jest po tej stronie. Potrzebuj teraz, kiedy jesteś. Ale ciężki pancerz szkodnika to są raczej takie słabe rzeczy. Dobra, czyli niczego ciekawego jednak nie masz. Okej, okay. Zostałem przyjęty w poczet najemników. Teraz mam odwiedzić Saturasa.
No dobra. Czego teraz Saturos może od nas chcieć? Witaj. Li przyjął mnie w poczet najemników. Dobrze, bardzo dobrze. Teraz jesteś oficjalnie członkiem naszej społeczności. Witaj wśród nas. Nefarius powiedział... Zatem witaj w naszej społeczności. Czy to oznacza, że należy teraz do kręgu magów wody? Jeszcze nie. Najpierw musisz złożyć śluby wody. Aha, okej. Jestem gotów do złożenia ślubów. Powtarzaj za mną słowa przysięgi. Przysięgam na wszechmocnych bogów. Przysięgam na wszechmocnych bogów. Przysięgam na potęgę świętej wody. Przysięgam na potęgę świętej wody. Że ma wiedza i me czyny teraz i na wieki stanowić będą jedność z wodą. Że ma wiedza i me czyny teraz i na wieki stanowić będą jedność z wodą. Dopóki me ciało nie powróci do królestwa Beliara, gdy źródło mego życia wyschnie. Dopóki me ciało nie powróci do królestwa Beliara, gdy źródło mego życia wyschnie. Noś tę szatę jako symbol twojego przymierza ze świętą wodą i wszechmocnym Adanosem. O, widzicie? Mamy teraz szatę, która na dodatek można by się było kłócić, że nawet jest lepsza. Dobra, Saturas, skończ czytać tą książkę. Za potęgę magii! Szatarcy maga, 2100. Możesz mnie czegoś nauczyć? Przed tobą jeszcze wiele nauki. Rozpoczniemy zajęcia, gdy będziesz gotów. Pewnie kręgi magii się mogę, kręgów magii mogę się nauczyć, dokładnie. Chciałbym nosić... Nie jesteś jeszcze godzien nosić... Okej, okay, dobra. No w każdym bądź razie powiem wam szczerze, że może nam się przydać ten cały... Ten cały, jak to się nazywa? Krąg magii. Mamy 20 punktów, więc w sumie możemy się też tego nauczyć. Za potęgę! Jestem gotów, by przystąpić do pierwszego kręgu. Przystąpienie do pierwszego kręgu wiąże się z poznaniem tajników magii runicznej. Każda runa zawiera esencję szczególnego zaklęcia magicznego. Wykorzystując swoje zdolności magiczne, będziesz w stanie ją uwolnić. W odróżnieniu od magicznych zwojów zawierających formuły zaklęć, magia zawarta w runach jest trwała. Runy są źródłem czarodziejskiej mocy, na którym możesz polegać w każdej sytuacji. Twoja własna magia potrzebna jest podczas korzystania z run tak samo, jak gdy korzystasz z magicznych zwojów. W miarę awansowania do kolejnych kręgów będziesz poznawał nowe runy. Wykorzystaj drzemiącą w runach moc do poznania samego siebie. A drugi jest 15, braknie mi 5 punktów życia. Boże, życia, nauki. No trudno się mówi. W każdym razie najważniejsze, że tutaj mamy... Za potęgę! To, czego potrzebujemy. No dobra, tutaj w sumie nie za bardzo mamy na jaki temat rozmawiać. Punktów many w ogóle mam 20 aż. To jest śmiechu warte trochę. No ale mówi się trudno. Dobra, musielibyśmy sobie tutaj wykupić jakieś, wiecie... Ciekawe, powiedzmy, runki. Riordan tam miał chyba jakiś piorun kulisty czy coś takiego. Cieszę się, że do nas dołączyłeś. O. Pokaż mi, co ma... Dokładnie, i ty tutaj pamiętam, że masz piorun kulisty. I to jest... O, krąg trzeci, dobra. Jeśli jesteś ranny, mogę ci pomóc. Nie, dzięki, nie jestem ranny. Mam lekki ubytek w życiu. Dobra. To teraz tak. Jakie my mamy zadanie główne? Xardas Nekromanta, spotkanie nieznajome. Okej, okay, czyli spotkanie. Musimy tutaj Lestera i Gorna. Gorn już jest ogarnięty, Lestera tylko trzeba. W bibliotece magów wody znajdują się zapiski. Dobra, czyli tutaj zaczniemy sobie kolejny odcinek od tego. Mianowicie będziemy w bibliotece sprawdzać, jak moglibyśmy sprostać demonicznym istotom. I poszukamy Xardasa. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku.